trzech sparingach, które no, nie były dla nas zbyt dobre, chodzi mi o wyniki, wreszcie przychodzi zwycięstwo, to chyba cieszy. To cieszy, na pewno graliśmy ze słabszym przeciwnikiem dzisiaj, ale mimo to bardzo się cieszymy, ponieważ ciężko trenujemy tutaj na obozie. Wcześniej graliśmy z Partizanem, z Lechią, no, wymagający przeciwnicy. No, wyniki nie były jakieś różniące się. Z Lechią na przykład mieliśmy więcej według mnie sytuacji, mogliśmy nawet tam wygrać. Mówię, zwycięstwo z Kotwicą bardzo cieszy, ponieważ treningi są bardzo ciężkie. I to tyle. Tak jak Warski powiedział w przerwie, że musicie strzelić co najmniej 3 gole. Chyba udało się to z nawiązką. No, udało się z nawiązką, co trener mówi, musimy wykonywać. Chcieliśmy bardzo po prostu wygrać, bo to był czwarty sparing, wcześniej 3 porażki. Jednak, tak jak nasz trener tu mówi, trzeba się przyzwyczaić do tego zwyciężania, a nie tylko do przegrywania. Artur, w poprzedniej rundzie no to chyba nie była dla Ciebie zbyt najlepsza runda. Nie irytowało Cię to, że grałeś tak mało, zwłaszcza po niezłej rundzie jesiennej? Kadra była bardzo szeroka i to nie było tak wcale łatwo się dostać do 11, do 18. Kadra była wyrównana, każdy walczył o swoje, każdy chciał mieć miejsce w składzie. No teraz ja też ciężko pracuję, mam nadzieję, że będą tego owoce. Za tydzień temu miałeś niezły mecz z Lechią, dzisiaj gol. Artur Formela w formie? Miejmy nadzieję, że ta najwyższa forma jeszcze przyjdzie. Tak jak przed chwilą powiedziałem, będę walczył i zobaczymy, jakie decyzje podejmie trener. Dzięki.